Halo, 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 dzień dobry, drogie mamy, czy jesteście tutaj ze mną na żywo? Dajcie mi proszę znać, są jakieś małe problemy techniczne, ten Facebook trochę wariuje nam, ale mam informację, że jestem na żywo, więc chyba jestem. Na wasze komentarze dajcie znać, przywitajcie się ze mną, proszę, dzień dobry, czy jesteście, drogie mamy, halo. Dzień dobry. Mam chyba tutaj już jakieś trzy osoby, więc wydaje mi się, że jesteśmy. Natomiast czekam na wasze dzień dobry. Dajcie znać, proszę, drogie mamy, czy jesteście. O, mam informację z zewnątrz, że mnie widać, że mnie słychać, więc czekam sobie jeszcze sekundkę. Przywitajcie się ze mną. Dzień dobry. Witamy wszystkie panie, tutaj pisze na nas, jesteś moim pępkiem świata. Natomiast drogie panie, chcę was tutaj widzieć, dajcie znać, proszę, że jesteście. Pani Sylwia pierwsza nam pisze, dzień dobry, super, no to ekstra pani Sylwia, bardzo dziękuję. Pani Patrycjo też, dzień dobry, odpowiadamy. Przepraszam za chwilkę dosłownie opóźnienia, natomiast Facebook, wiecie, ostatnio robi sobie żarty z nas. No i dzisiaj trochę też zażartował i tutaj, kurczę, mi się nie włączył tak jak trzeba. Ale już jesteśmy, już się witamy, już widać, już słychać, więc ekstra bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, bardzo was witam na kolejnym webinarze i dzisiaj rozmawiamy sobie o suplementacji w ciąży, czyli bardzo wydaje mi się taki temat ciekawy i interesujący dla wszystkich pań, które w ciąży są albo w ciąży planują. Dajcie znać, oczywiście tradycyjnie, jak za każdym razem, w którym trymestrze, w którym tygodniu ciąży jesteście. I jak u was z tą suplementacją? Jestem ciekawa, czy przyjmujecie jakieś preparaty, jakieś witaminy, jakieś składniki mineralne? Dajcie mi znać, co tam sobie suplementujecie. I zapiszcie właśnie w komentarzach, czy przyjmujecie jakiś preparat multiwitaminowy, taki ze składnikami mineralnymi też, czy przyjmujecie kwasy tłuszczowe omega-3, czy przyjmujecie żelazo, czy przyjmujecie jakieś inne składniki. W międzyczasie będę też was zapytawała, będę was pytała o to, jakie dostaliście zalecenia od lekarzy prowadzących i tak dalej. Więc dzisiaj tutaj się skupimy, głównie będziemy rozmawiać o tym, w zasadzie omówimy sobie te najnowsze rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące suplementacji, które zostały opublikowane w zeszłym roku w sierpniu, czyli sierpień 2020 otrzymaliśmy nowe rekomendacje i chciałabym się na tych rekomendacjach skupić, omawiając je, ale też z takiej perspektywy stricte dietetycznej, żebyśmy też mieli odniesienie do tego, jak to faktycznie wygląda w kwestii diety i w kwestii suplementacji, łącząc to razem. No i tutaj panie już mi zaczynają pisać, że mamy 14 tydzień ciąży, że żelazo z diety wyłącznie, że mamy 8 tydzień i na razie tylko kwas foliowy, cholina przed ciążą, mocna suplementacja, no także tutaj grupę mamy chyba mam suplementujących się. W zasadzie to jest taki dosyć ciekawy temat, jeśli chodzi o suplementację i dosyć mam wrażenie już jesteśmy na tyle świadome, zachodząc w ciążę teraz, że wiemy, że ta sama nasza dieta pod warunkiem tego, że nawet jest dobrze skomponowana i tak musi być wzmocniona niektórymi składnikami odżywczymi, żeby mieć po prostu taką pełną kontrolę nad tym, że ten niemalże wyjątkowy, totalnie ważny, intensywny okres dla nas i dla rozwijającego się płodu jest w pełni kontrolowany i wszystkie składniki, których potrzebujemy, otrzymujemy i my, i nasze rozwijające się malutkie dzieciątko. Także, drogie panie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o te rekomendacje? Więc rekomendacje przede wszystkim tutaj pod okiem tego grona wspaniałych ekspertów zostały skomponowane w oparciu o naprawdę szereg bardzo ważnych i istotnych badań klinicznych, badań w ogóle naukowych, biorących pod uwagę oczywiście tak jakby szeroki aspekt tego, jakie składniki są dla kobiet w ciąży istotne i są ważne. Natomiast jest kilka takich kwestii, które sobie w trakcie omawiania tego przedyskutujemy, jeżeli chodzi o takie realne spożycie pewnych składników z naszej diety i to, na co mimo po tych rekomendacji, o których będziemy mówić, też jakby warto mieć na uwadze i warto się na tym skupić. Podkreślić
trzeba, że te rekomendacje, które my mamy, one się tak jakby tyczą osób, kobiet, które są w ciąży, ale są to kobiety tak potencjalnie, można powiedzieć, zdrowe. Więc to jest grupa pań, które fizjologicznie przechodzą prawidłowo ciążę, nie są w grupie ryzyka. I tak jakby tutaj omawiane jest pięć głównych składników, takich witamin, mikroskładników, które są istotne, jeśli chodzi tak jakby o uzupełnienie tej diety dla osób zdrowych. Natomiast rekomendacje nie dotyczą osób, które mają pewne inne medyczne wskazania do suplementacji innych składników albo innych większych dawek. Więc jakby tutaj mimo wszystko należy wyjść od tego, że każdą sytuację będącą, każdą kobietę będącą w ciąży tak naprawdę powinniśmy traktować indywidualnie i ocenić w takim szerokim aspekcie tego, czy nie ma tego ryzyka wystąpienia jakichś niedoborów składników odżywczych i czy ta suplementacja podstawowa, która jest jakby w tych tutaj rekomendacjach opisana, jest wystarczająca. No i co? Podstawą jakby tego, co jest we wstępie, jest właśnie kwestia jakby jakości diety i zadbania o to, żeby te wszystkie składniki odżywcze, które jesteśmy w stanie wraz z taką dobrą dietą dostarczyć, żeby na tym bazować, a uzupełnić dietę tylko teoretycznie w tych rekomendacjach, cały czas podkreślam, jest mowa o pięciu składnikach. Czyli jest mowa o żelazie, jest mowa o kwasach DHA i EPA, jest mowa o jodzie, jest mowa o witaminie D i jest mowa o kwasie foliowym. Natomiast omawiając te składniki, zwrócimy uwagę jeszcze na te dodatkowe składniki, które jakby w samych rekomendacjach uwzględnione nie są. Pierwsza rzecz jest taka, że jakby trzeba się zastanowić nad tym, czy rozpoczynając ciążę, lekarz, który Was prowadzi, lekarz ginekolog, jest w stanie ocenić Wasze dotychczasowe, tak jakby dotychczasowy sposób żywienia i ryzyko potencjalnych niedoborów, które w swojej diecie macie. No i odpowiedź jest raczej prosta i oczywista i dosyć szybka, że ze względu przede wszystkim na to, że podczas konsultacji z lekarzem jest mało czasu, więc nie da się zagłębić w kwestie odżywienia organizmu, nie da się przedyskutować kwestii związanych ze sposobem żywienia, ze stosowaną dietą i nie da się omówić też jakby takich potencjalnego ryzyka niedoborów, które mogą w Waszej diecie występować. Wobec czego na samym początku, i powtórzę to jeszcze pewnie 6 razy dzisiaj podczas tej naszej godziny, naprawdę mega mocno Was zachęcam do tego, żeby już nawet planując ciążę, ale nawet jeżeli w tej ciąży już teraz jesteście, żebyście się skonsultowały z kompetentnym dietetykiem i oceniły swój sposób żywienia i ryzyko wystąpienia ewentualnych niedoborów, czy też ryzyko jakby pewnych tutaj pewnych niedoborów związanych tak jakby z Waszym dotychczasowym sposobem żywienia. Może najprościej to będzie w ten sposób, bo tak jak powiedziałam, u lekarza po pierwsze jest mało czasu, po drugie lekarz z całym szacunkiem do lekarzy nie jest osobą kompetentną, jeżeli chodzi o ocenę Waszego sposobu żywienia. I to jest jakby oczywista sprawa, więc sposób żywienia powinien być przedyskutowany z dietetykiem. No i dobra, lecimy dalej i przechodzimy do tego, co mamy w tych rekomendacjach. Więc na linię pierwszą wychodzi żelazo. Pytanie tutaj w komentarzu, czekam na Wasze odpowiedzi. Powiedzcie mi, czy suplementujecie żelazo i czy suplementowałyście żelazo od samego początku ciąży, czy suplementowałyście żelazo od drugiego trymestru ciąży. A pytanie zasadnicze i kluczowe, to proszę, i teraz naprawdę mamy tutaj ponad 60 osób, więc chciałabym, żeby każda z pań napisała mi, czy przed ciążą miałyście sprawdzony poziom żelaza i ferrytyny i czy ten poziom był skonsultowany z dietetykiem. Także tutaj ja będę mówiła sobie dalej o tym żelazie, a jestem mega ciekawa, jak sytuacja wygląda wśród Was tutaj, które jesteście na webinarze. Czy miałyście badane żelazo i czy miałyście badaną ferrytynę przed ciążą, przed zajściem w ciąży i czy miałyście takie badanie zlecone podczas pierwszej konsultacji z lekarzem ginekologiem, który ciążę prowadzi. To jest mega ważna kwestia, dlatego że słuchajcie, są ogromne problemy, jeśli chodzi o odżywienie naszego organizmu właśnie tym szalenie istotnym, ważnym i mega tutaj w ogóle turbo istotnym składnikiem, jakim jest żelazo dla naszego, dla rozwoju tego małego dziecka, które jest tutaj w trakcie ciąży, które odżywiamy i też dla nas.
I niestety, ale ferytyna na poziomie 60, no to wow, pani Paula tutaj wyskoczyła nam od razu jako pierwsza z takim poziomem zapasu żelaza, jaki w zasadzie powinien być. Natomiast uwierzcie mi, drogie mamy, i zaraz zobaczymy, co tutaj będzie u was się działo, że pracując z kobietami w ciąży, które planują ciążę, które są w ciąży, które przygotowują się do procedury in vitro i tego typu historii związanych właśnie z płodnością i z ciążą, naprawdę obserwuję mega duży problem ze zapasami żelaza, które mamy w naszym organizmie. No i teraz jakby w rekomendacjach, tych ostatnich rekomendacjach jest dosyć tutaj duży nacisk kładziony na to, że suplementować żelaza tak jakby profilaktycznie nie powinno się, ponieważ panie zachodząc w ciążę mają odpowiednie odżywienie organizmu tutaj, jeżeli chodzi o żelazo i jeżeli nie ma niedoborów, to jakby nie ma potrzeby suplementacji, a każda sytuacja powinna być rozpatrzona indywidualnie. Natomiast, co jest tutaj mega ważne, jeżeli chodzi o podkreślenie tej kwestii, to, że tak jakby populacyjnie, patrząc na naszą tutaj całą społeczność, skupmy się na razie na społeczności polskiej tylko, naprawdę kobiety w wieku rozrodczym w większości sytuacji mają niedobór, może nie tyle niedobór żelaza, co bardzo niskie zapasy żelaza w organizmie i taki parametr jak ferrytyna właśnie mówi nam o tym, ile tego żelaza mamy. Jest duży problem w ogóle z występowaniem anemii. I słuchajcie, jest taka sytuacja, że w zależności od tego, jakie mamy badania naukowe, jaką mamy grupę badaną, około od 30 do 70% populacji, tak jakby kobiet planujących ciążę i będących w ciąży, dotyka niedokrwistość, czyli anemia. 81% przypadków występowania niedokrwistości, czyli anemii, związana jest właśnie z niską dostępnością żelaza w naszej diecie. Więc naprawdę problem jest duży. Ja sobie tutaj jeszcze tylko pozerkam, co mi tutaj piszecie, czy macie. Nie było takiego badania. Przed ciążą tylko hemoglobina z morfologii 13,5, w normie żelazo włączone w suplementację w 25 tygodniu, przy spadku wartości do 10,5. No właśnie widzicie tutaj, co się zadziało, nie? Że jakby nie wiedzieliśmy w zasadzie, jaki poziom żelaza mamy w organizmie przed ciążą i w tym drugim trymestrze ciąży, kiedy doszło do tego, że objętość naszego osocza się zwiększa, tak wtedy jakby poziom hemoglobiny pozostaje taki sam, natomiast to prowadzi do tego, że stężenie hemoglobiny w naszej krwi jest niższe i jeżeli nie mamy wystarczających ilości żelaza zmagazynowanego przed ciążą, to żelazo po prostu nam się kończy, jego zasoby się kończą. Tutaj pani nie miała takich badań, pani Ania. Pani Justyna też nie miała takich badań, więc jakby same tutaj widzicie, co tylko hemoglobina była sprawdzana. Więc niestety tak to wygląda właśnie, że ten poziom zapasu żelaza jest niestety trochę taki, brakuje mi takiego ładnego słowa, ale nie do końca pilnowany, może w ten sposób. Więc tutaj apeluję, jeżeli jesteście z nami, drogie panie, które na przykład do ciąży się jeszcze przygotowują, sprawdźcie sobie poziom ferrytyny. Jeżeli panie jesteście w ciąży teraz, niezależnie od tego, w którym momencie ciąży jesteście, sprawdźcie sobie poziom ferrytyny i zobaczcie, na jakim poziomie jesteście. No i generalnie, zgodnie jakby z tą wiedzą naukową i z tymi rekomendacjami, mówimy, że prawdopodobnie, podkreślam, prawdopodobnie zapasy żelaza na poziomie 500 mg, co odpowiada około 60-70 mikrogramów na litr ferrytyny, dają nam taką prawdopodobną gwarancję, że tego żelaza podczas ciąży nam wystarczy i że niepotrzebna będzie suplementacja. Natomiast niestety, ale znowu w takich ocenie populacyjnej kobiet w ciąży okazuje się, że jakieś 20-30% pań nie potrzebuje tak naprawdę suplementacji żelaza podczas ciąży. Także widzicie, że tutaj jakby problem jest duży. Co jest istotne i mega ważne, to, że w pierwszym trymestrze ciąży my żelaza nie suplementujemy. Więc to zapamiętujemy i żelaza w pierwszym trymestrze nie suplementujemy. Natomiast jeżeli wchodząc w ciążę, czy na etapie tak jakby informacji, że jesteśmy w ciąży, zrobimy sobie żelazo, zrobimy sobie ferrytynę i okazuje się, że dotyczy nas niedokrwistość, czyli anemia,
która wynika z niedoboru żelaza, to tutaj suplementacja żelaza jest jakby wdrożona od samego początku pod kontrolą lekarza, pod kontrolą wyników badań. Ale tak ogólnie rzecz biorąc, nie suplementujemy żelaza w pierwszym trymestrze ciąży. Nie. Dlatego, że ono ma dosyć taki niekorzystny wpływ na rozwój dziecka w tym pierwszym, mega istotnym, ważnym okresie, kiedy kształtują się organy, układ nerwowy i te wszystkie inne kwestie. Więc to jest pierwsza rzecz. Natomiast od drugiego trymestru, między drugim a trzecim trymestrem, tak naprawdę to zapotrzebowanie na żelazo mocno się zwiększa i my w tym momencie wypada, gdyby ta suplementacja żelaza była wdrożona. I suplementujemy wtedy do 30 mg żelaza dziennie, pod warunkiem, że ferrytyna jest niższa niż 60, co się w większości sytuacji sprawdza. Natomiast mimo wszystko trzeba jakby ten poziom żelaza sprawdzić, żebyście były w 100% pewne, że tego żelaza w tym momencie Wam potrzeba. I tą suplementację jakby ciągniemy do końca ciąży i nawet jeszcze w okresie, kiedy karmicie, w okresie połogu. To jest bardzo ważna sprawa, bo nie dalej jak w zeszłym tygodniu miałam taką konsultację z panią, która jest teraz w drugiej ciąży, na początku drugiej ciąży, i właśnie w wywiadzie okazało się, że ona podczas swojej całej ciąży nie miała sprawdzonego ani razu żelaza, ani razu ferrytyny, niczego nie suplementowała i generalnie wspomina jakby okres porodu, zaraz po porodzie, okres połogu, że była na tyle słaba i wyczerpana, że miała problem z tym, żeby w ogóle, wiecie, utrzymać swoje 3-kilogramowe dziecko, bo po prostu no dramat, nie? Leciały jej włosy, była osłabiona, była totalnie zmęczona, bezsilna i tak dalej. I to najpewniej kwestia była taka, że po prostu te zapasy żelaza, które miała w swoim organizmie, jej się totalnie wyczerpały i była na maksa jakby tutaj słaba. Więc jest to bardzo ważna sprawa. Natomiast jeżeli w okresie ciąży pojawi Wam się ta anemia, no to tutaj jakby suplementacja zachodzi pod kontrolą lekarza. Na początku przyjmujemy takie preparaty, które są w niskiej dawce, ale przyjmujemy je doustnie i tak jakby przez dłuższy czas. Jeżeli w wyniku tej suplementacji nie dochodzi do unormowania poziomu żelaza, hemoglobiny, ferrytyny w naszym organizmie, to wtedy wchodzimy w wyższą dawkę, w suplementację preparatem o zwiększonej biodostępności żelaza, ale to też kontrolujemy wynikami badań. Natomiast już w takiej ostateczności, jeżeli to też nie pomaga, to dochodzi do przetoczenia koncentratu czerwonych krwinek jakby do organizmu matki. Już w takiej ostateczności, kiedy ta hemoglobina jest niższa niż 7 bodajże. Jeśli chodzi teraz o samą dietę, no to oczywiście jakby podstawą naszego odżywienia organizmu jest dieta. Natomiast sytuacja wygląda tak, jak powiedziałam już na samym początku, że jeśli chodzi o tak jakby zbilansowanie naszych jadłospisów, to ciężko jest z tym żelazem i w zasadzie to jak sobie oceniam jadłospisy kobiet w wieku rozrodczym, czy przygotowujących się do ciąży, czy mam w ciąży, to naprawdę bardzo rzadko dzieje się tak, że to żelazo jest na poziomie prawidłowym. A już jeżeli mówimy o sytuacji, kiedy mamy panie na diecie wegetariańskiej, kiedy mamy panie, które eliminują produkty zwierzęce, przede wszystkim mięso, kiedy mamy panie, które są na diecie wegańskiej, powiedzmy, co jest takie już tutaj mocno do kontroli z dietetykiem podczas ciąży, to ryzyko wystąpienia anemii w ciąży jest naprawdę bardzo wysokie i bardzo duże. Przy okazji żelaza trzeba by było jeszcze powiedzieć o tym, że takim składnikiem, który będzie zwiększał tak jakby przyswajanie żelaza, panował nad naszą gospodarką żelazową, jest takie białko jak laktoferyna. Białko laktoferyna jest w ostatnim czasie dosyć tak prężnie badane i analizowane, ponieważ wykazuje mnóstwo takich bardzo dobrych, pozytywnych reakcji na nasz organizm. Więc po pierwsze jakby zwiększa wykorzystanie żelaza, zwiększa biodostępność żelaza, pomaga w tej gospodarce żelaza w naszym organizmie, ale też ma takie właściwości i uodporniające, tak? Czyli zwiększające naszą odporność. I takie właściwości przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i wspomaga pracę jelit i działa przeciwzapalnie, więc taki szereg dodatkowych korzyści, które ta laktoferyna niesie. Więc żelazo i laktoferyna tak jakby współpracują ze sobą. Także o żelazie chyba w zasadzie powiedziałam chyba już dosyć dużo, temat został wyczerpany. Zerknę sobie, co wyście mi tutaj, drogie mamy, pisały.
że tylko hemoglobina była sprawdzana, że nie było takich badań. Morfologię podstawową miałam robioną. O, właśnie. Czyli teraz tak, jeżeli nie macie takich badań zleconych przez lekarza, to pilnujemy teraz tego samodzielnie, tak? Generalnie zalecenia, tak jakby z Ministerstwa Zdrowia, są takie, że w ciąży na pierwszej konsultacji u lekarza, w momencie, kiedy jakby dowiadujemy się o tym, że w ciąży jesteśmy, powinno być zlecone badanie morfologii, żelaza i ferrytyny, żeby ocenić odżywienie organizmu właśnie tym składnikiem. Natomiast później badamy pod koniec drugiego trymestru żelazo, na początku trzeciego trymestru żelazo i na końcu trzeciego trymestru żelazo. Więc tutaj ten parametr, w zasadzie nawet nie żelazo, tylko ferrytynę, tak? Bo to ferrytyna mówi nam o tym, jakie mamy zapasy żelaza, a sam parametr żelaza może być niewystarczający, bo powiedzmy, że 2 czy 3 dni wcześniej przed badaniem żelaza zjecie sobie porcję czerwonego mięsa, to w waszym krwiobiegu ten poziom żelaza będzie wyższy. Więc taki parametr jak ferrytyna jest najbardziej odpowiadający, jeśli chodzi o to, jak wygląda nasze odżywienie. Czyli morfologia, żelazo i ferrytyna to jest taki komplet. A tutaj jeszcze a propos niedokrwistości, to też są takie sytuacje, one stają się dosyć popularne, aczkolwiek występują rzadziej niż sam niedobór żelaza, ale może być tak, że mamy anemię czy niedokrwistość, która nie wynika z niedoboru żelaza, tylko jest jakby problem z przyswajaniem tego żelaza. Może być też problem w wyniku niskiej dostępności witaminy B12, witaminy B6 trochę też, czy kwasu foliowego. Więc te rodzaje niedokrwistości też są różne, aczkolwiek w zdecydowanej większości przypadków kobiet w ciąży wynika to z niewystarczającej ilości żelaza w naszym organizmie. No to chyba teraz już wyczerpałam temat żelaza. No i w zasadzie tutaj, czytając komentarze, to co mówiłam, co się dzieje w moim gabinecie, się powtarza, że panie niekoniecznie mają jakby ten parametr monitorowany i niekoniecznie na to zwracają uwagę lekarze, nawet niestety też. Natomiast ferrytyna przed ciążą 60 to tutaj jest. Czy gdy ferrytyna przed ciążą była 60, a w ciąży poziom spada, konieczna jest suplementacja, czy da radę z diety dostarczyć? Pani Paulo, sytuacja wygląda tak, że jeżeli w drugim trymestrze ciąży, drugim, trzecim trymestrze ciąży ferrytyna jest niższa niż 60, to my tą suplementację do 30 mg żelaza możemy spokojnie i bezpiecznie włączyć. Nie w pierwszym trymestrze, ale od drugiego trymestru i w trzecim trymestrze. Jeżeli jest niższa niż 60, to wtedy tak. No okej. Okay. Mowa o max 30 mg żelaza dziennie. Ferropleksie, mam jedną dawkę 40. Dobra. Okej, słuchajcie, do tych pytań to się odniesiemy na samym końcu, dobra? Więc jakby na końcu, jak już powiem, co mam powiedzieć, to sobie przejdziemy przez cały czat i odniosę się do Waszych pytań, które macie. Jeżeli nasuwają się Wam jakieś pytania, drogie mamy, to też wpisujcie i też dajcie mi znać, ale tutaj jeszcze proszę o to, żeby się wypowiedziało więcej. Pani, dajcie znać. Proszę Was, napiszcie w komentarzu wszyscy, czy miałyście wykonywane badanie ferrytyny i badanie żelaza przed ciążą i na samym początku ciąży. Dobra? Dajcie mi znać, bo to jest bardzo ważne. Jestem mega ciekawa, jak to wyglądało na takiej szerszej grupie. Okej, okay. No dobra, no to lecimy dalej z kolejnym składnikiem. Więc kolejnym składnikiem, który mamy tutaj wypisany w rekomendacjach naszych, to jest kwas dokozaheksaenowy. Nazwiemy go kwasem DHA, będzie prościej. Więc kwasy DHA, DHA i EPA to są kwasy, które pochodzą z rodziny kwasów tłuszczowych omega-3. I kwasy tłuszczowe omega-3, czyli te wielonienasycone kwasy tłuszczowe, my potrzebujemy dostarczyć wraz z dietą czy wraz z suplementacją, ponieważ nie jesteśmy w stanie tych kwasów syntetyzować w swoim organizmie. No i zapotrzebowanie na te kwasy tłuszczowe wzrasta w momencie, kiedy jesteśmy w ciąży. I w zasadzie to od drugiego trymestru ciąży mniej więcej my dostarczamy, jakby aktywnie transportujemy kwasy DHA do organizmu rozwijającego się płodu. Natomiast ta suplementacja kwasami DHA powinna być już włączona od samego w zasadzie początku ciąży, bo na początku organizm mamy się wysysa te kwasy tłuszczowe DHA, a potem jest jakby to transportowane do rozwijającego się płodu.
Co mówią nasze rekomendacje? W zasadzie utrzymują te zalecenia, które były wcześniej i przede wszystkim bazujemy na stanowisku ekspertów z 2014 roku. Jeżeli mamy grupę pań, gdzie jest ryzyko wystąpienia porodu przedwczesnego, bo kwasy tłuszczowe DHA przede wszystkim jakby biorą udział w, jakby zmniejszają ryzyko wystąpienia tego porodu przedwczesnego, biorą udział w kształtowaniu się układu nerwowego dziecka, siatkówki oka i w ogóle szeregu jeszcze innych funkcji w organizmie małego człowieka, ale przede wszystkim tutaj jakby mówimy o tym ryzyku wystąpienia porodu przedwczesnego. Więc jeśli takie ryzyko jest, to zaleca się suplementację 1000 mg kwasów DHA. Natomiast jeżeli takiego ryzyka nie ma, to suplementujemy nie mniej niż 600 mg kwasu DHA. No i DHA i EPA jakby występuje razem najczęściej w preparatach i tak też chcemy, żeby był do naszego organizmu podawany. Pytanie za 100 punktów. Czy możliwe jest przedawkowanie właśnie kwasu DHA? Jeśli chodzi o przedawkowanie kwasu DHA, to taka porcja kwasu DHA, która jest bezpieczna, to jest 2100 mg. Więc jeżeli teraz suplementuje Pani z preparatu, Pani Paula, tak sobie zerkam na pytanie, powiedzmy te 600 mg, które zwyczajowo najczęściej są w produktach, w suplementach, czy nawet 1000 mg, no to raczej nie jest możliwe, żebyśmy sobie tutaj przedawkowały, jedząc dodatkowo jeszcze ryby. Takim podstawowym źródłem kwasów DHA i EPA w naszej diecie są właśnie tłuste ryby. Zalecenia dla kobiet w ciąży są takie, że wypadałoby te ryby jeść nawet, no, nawet minimum 2 razy w tygodniu. Natomiast z drugiej strony, patrząc na tak jakby sposób odżywienia kobiet, które są w ciąży, po pierwsze, rzadko która pani je taką ilość ryb. Po drugie, dosyć kontrowersyjne jest samo jedzenie ryb w ciąży z uwagi na to, jakim mamy dostęp do ryb i jaka jest jakość tych ryb, jeżeli mówimy o naszym kraju. I samo jedzenie ryb w nawet tej porcji 2, czy nawet 3, czy nawet 4 porcji w ciągu tygodnia też nie dostarczy nam 600 mg DHA, więc tutaj jakby warto jest włączyć. Co na pewno mówią rekomendacje, że taką podstawą absolutną jest 200 mg DHA w naszej diecie. Jeżeli ryb nie jemy, no to tą podaż można zwiększyć, ale jakby tak najbardziej, najbezpieczniej, najbardziej optymalnie to jest te 600 mg kwasu DHA, które dostarczamy wraz z suplementacją. Wtedy jesteśmy bezpieczne, że to, czego potrzebujemy, to jest. I znowu, to co mi na przykład zgłaszają panie, że suplementując kwasy DHA podczas ciąży, podczas karmienia i po karmieniu, już wtedy, kiedy tak jakby mamy się regenerują, że tak powiem, po ciąży i po karmieniu, te kwasy DHA faktycznie wspomagały tak jakby kondycję ich organizmu, że tutaj lepiej się czuły, mówiły o tym, że mają lepszą kondycję skóry, lepszą koncentrację, wraca ta pamięć i tak dalej, więc te kwasy DHA dosyć silnie oddziałują na nasze samopoczucie, na nasze zdrowie i suplementujemy je przez cały okres ciąży. Czyli podsumowując, bezpieczna ilość kwasu DHA w ciąży od początku aż po okres karmienia i przez karmienie to jest co najmniej 600 mg DHA plus EPA. I taka jest sytuacja. Natomiast kwasy DHA przede wszystkim suplementujemy w ciąży, bo ich takie podstawowe, największe znaczenie to jest właśnie zmniejszenie ryzyka porodu przedwczesnego w ciąży. Co jeszcze jest ważne, to też to, że w tych rekomendacjach w ogóle jest dużo odniesienia się do różnych badań naukowych i do kwestii tak jakby spożycia poszczególnych składników w populacji i też jakby można by było tutaj przywołać takie badanie, które było przeprowadzone w 2018 roku, więc wcale tak niedawno zostało opublikowane i tutaj była oceniana jakby ilość kwasów DHA spożywanych wraz z dietą
i suplementacją wśród kobiet będących w ciąży. No i się okazało, że praktycznie blisko 100% kobiet, bo tam dokładnie wyszło 92% kobiet w wieku, nie w wieku, tylko w okresie ciąży miało niewystarczającą ilość kwasu w DHA spożywaną jakby z dietą, więc ta suplementacja jest konieczna i jest jakby wskazana na pewno. U osób, które jadły te zalecane dwie porcje ryb w ciągu tygodnia, taka mediana, czyli powiedzmy ta wartość taka środkowa odżywienia była na poziomie 160 mg na dzień, więc nadal niewystarczająca, więc nadal suplementacja kwasami DHA powinna być włączona w okresie ciąży, od początku po okres karmienia. No dobra, no to lecimy dalej. Kolejny składnik, dajcie mi znać w komentarzach, proszę Was, czy suplementujecie kwasy DHA i czy suplementujecie je od samego początku ciąży, czy ich nie suplementujecie od samego początku ciąży i czy w ogóle dostałyście taką informację, że te kwasy tłuszczowe DHA są istotne i trzeba je suplementować. Także piszemy, piszemy, piszemy w komentarzach, zaraz to sobie będę wszystko czytać. Trzeci składnik, na który zwracamy uwagę w rekomendacjach, to jest witamina D. No i drogie mamy, jesteśmy w okresie już wczesnojesiennym, zimowym i wczesnowiosennym, wobec czego suplementacja witaminą D jest wskazana dla całej naszej populacji. Natomiast kobiety w ciąży wcale nie są tutaj w odrębnej grupie, bo witaminę D też powinny suplementować. No i teraz co mówią nam rekomendacje? Podstawą taką profilaktyczną jest 2000 jednostek każdego dnia, które podajemy wraz z preparatem, z suplementem, ponieważ nie jest możliwe dostarczenie takiej ilości witaminy D z dietą, a ta synteza skórna, która normalnie odbywa się w okresie letnim, w tym okresie jesienno-zimowo-wczesnowiosennym jest niewystarczająca. Druga sprawa jest taka, że jeżeli jesteśmy w grupie ryzyka, a w grupie ryzyka są panie, które mają otyłość, czyli BMI powyżej 30, albo panie, które mają zaburzenia tarczycy, czy chorobę Hashimoto, chociaż choroba Hashimoto tak naprawdę w okresie ciąży się wycisza z reguły, te choroby autoimmunologiczne, tak na marginesie mówiąc, to wtedy ta ilość witaminy D może być zwiększona nawet do 4000 jednostek. Ale najbardziej optymalnie, najbezpieczniej i najlepiej będzie, jeżeli będąc w ciąży sprawdzicie sobie, jak wygląda Wasz poziom witaminy D w organizmie i na podstawie tego wyniku zostanie tak jakby odpowiednia dawka zalecona, tak? Czy to jest te 2000 jednostek, które nam wystarcza, czy potrzebujemy więcej, bo powiedzmy występują niedobory. I tutaj podpowiem, że w naszej populacji niestety bardzo popularne, może to złe słowo popularne, ale występują niedobory i niedobory dosyć spore witaminy D. Więc warto to sobie sprawdzić, szczególnie jak jesteście w ciąży. Witamina D w ogóle jest mega ważną witaminą. Receptory dla witaminy D są w zasadzie w całym naszym organizmie. No i pamiętamy przede wszystkim o tym, że ten mały organizm jest w 100% absolutnie zależny od Was. I najważniejsze jest to, żeby dostarczyć wszystkich składników, które są potrzebne dla jego rozwoju. I witamina D takim składnikiem oczywiście jest. I to w zasadzie tyle. O witaminie D nie ma co więcej gadać, bo te rekomendacje są bez zmian i to jest jakby złoty standard, że suplementujemy. Dalej mamy, no i co, napiszcie mi, czy bierzecie witaminę D, czy ją suplementujecie, czy sprawdzałyście, czy macie niedobory, czy w ogóle sprawdzałyście poziom witaminy D w swoim organizmie, czy nie. Dobra, idąc dalej. Przechodzimy do trzeciego składnika, którym jest jod. Historia z jodem też jest bardzo prosta, szybka i tutaj jakby oczywista. Rekomendacje są nadal takie same, więc tutaj żadnych specjalnych nowości nie mamy. Jod w ciąży suplementujemy. Zwiększa się zapotrzebowanie na jod. Organizm rozwijającego się dziecka, jego tarczyca przede wszystkim, potrzebuje jodu i to jest absolutny w ogóle must have. W ciąży suplementujemy jod. Standardowo przyjmujemy 150-200 mikrogramów jodu każdego dnia, natomiast jeżeli są panie, które mają niedoczynność tarczycy i które przyjmują hormony tarczycy, to wtedy ta ilość jodu powinna być
tak jakby kontrolowana i sprawdzany poziom hormonów tarczycy i przeciwciał przeciwtarczycowych w sytuacji właśnie tej niedoczynności, czy tam nadczynności w zasadzie też. Natomiast klasycznie jod suplementujemy i jod powinien być w ciąży przyjmowany. Z samej diety za mało nie wystarczy. Tyle o jodzie. Czy przy niedoczynności tarczycy warto stosować jod już przed ciążą? Przy niedoczynności tarczycy w ogóle warto jest sprawdzić poziom jodu, bo może być tak, że w wyniku jakby niedoborów jodu w naszym organizmie nie dochodzi do syntezy tych hormonów tarczycy i to może być taki prosty problem, przyczyna, dlaczego ta niedoczynność tarczycy występuje. Więc warto sprawdzić, czy suplementować ostrożnie z tym, bo nie możemy też przedawkować jodu przed ciążą, bo jeżeli przedawkujemy jod przed ciążą, to też możemy przejść z niedoczynności w nadczynność tarczycy. Więc to jest jakby parametr, który warto jest monitorować i warto jest sprawdzić i pod wpływem jakby wyniku badań dołożyć ewentualną suplementację jodem w ten sposób. No i dobra. Czwarty w zasadzie składnik mamy omówiony. No i co? Został nam jeszcze kwas foliowy, jeśli chodzi o same rekomendacje, o te składniki, które w rekomendacjach zostały opisane. Historia z kwasem foliowym jest taka, że ja mam nadzieję, naprawdę głęboko wierzę w to, że każda pani, która tutaj jest, słucha nas, ogląda albo będzie oglądała, bo webinar będzie nagrany, suplementowała jod przed ciążą i suplementowała jod przede wszystkim, Boże, co ja mówię, jod, mówimy teraz o kwasie foliowym, mówimy o kwasie foliowym, dobra? Także czyszczę te dwa zdania, które powiedziałam wcześniej, cofam. Mówimy teraz o kwasie foliowym, więc mam nadzieję, że każda z pań, które teraz są, suplementowała kwas foliowy przed ciążą i suplementuje kwas foliowy od początku ciąży. Dajcie mi znać, czy tutaj jest ktoś, kto kwasu foliowego nie suplementował. Mam nadzieję, że nie, ale przyznajcie się, jeżeli nie suplementowałyście, dobra? Nie będę krzyczeć, ale tak, żebyśmy wiedzieli. Kwas foliowy suplementujemy w ogóle w okresie prokreacyjnym, jak panie są, powinny kwas foliowy stosować. Panie, które współżyją, gdzie to ryzyko, że tak powiem, wystąpienia zapłodnienia, czyli ciąży występuje, czasem ciąży nieplanowanej, bo przecież takie historie też się dzieją całkiem nierzadko, to ten kwas foliowy powinien być suplementowany, bo jest on szalenie, mega, bardzo mocno istotny, jeśli chodzi o rozwijający się układ nerwowy małego tutaj płodu dziecka, tak? Zamknięcie tej cewy nerwowej. Więc kwas foliowy przyjmujemy. Takim podstawowym zaleceniem jest 400 mikrogramów kwasu foliowego. Natomiast te zalecenia różnią się w zależności od tego, czy jesteśmy w grupie ryzyka, gdzie problem z kwasem foliowym może być. No i teraz patrząc jakby na samą kwestię diety, niemożliwym niemalże jest, żeby z samą dietą dostarczyć odpowiednią ilość kwasu foliowego. Badania nam pokazują takie populacyjne, że 90% kobiet w wieku rozrodczym ma niedobór kwasu foliowego i nie jest to w zasadzie nic specjalnie tutaj odkrywczego, bo kwas foliowy w tych naturalnych produktach spożywczych jest bardzo taki nisko dostępny, nisko biodostępny i bardzo taki wrażliwy, tak, że dużo go tracimy w takich produktach naturalnych, wobec czego ta suplementacja jest wskazana i jest konieczna. Natomiast jeżeli mamy panie, które dodatkowo jeszcze są na diecie wegetariańskiej, czy na diecie wegańskiej, czy na diecie eliminacyjnej, z jakichś powodów eliminują różne grupy produktów w swojej diecie, czy odżywiają się w ogóle w sposób niewłaściwy, z dużą ilością przetworzonej żywności, mało wartościowych produktów, takich odżywczych w swojej diecie mają, to wtedy jest jeszcze większe ryzyko tego, że może być taka sytuacja tak zwanej homocysteinemii, czyli jest problem z takim parametrem jak homocysteina i on może wynikać z niskiego poziomu kwasu foliowego, niskiego poziomu witaminy B6 i witaminy B12, witaminy choliny poniekąd też.
I jest to dosyć niebezpieczna sytuacja, bo jeżeli mamy wysoki ten parametr homocysteiny, to może to prowadzić do takiego negatywnego wpływu na przebieg ciąży. Przede wszystkim może prowadzić do problemów z właściwym ukrwieniem łożyska, co dalej może prowadzić do nawet zahamowania wzrostu płodu, do obumarcia wewnątrz macicznego płodu i do zaburzeń układu nerwowego też. Więc jakby tutaj warto jest w zasadzie też w ogóle przygotowując się do ciąży, ten parametr, jakim jest homocysteina, sobie sprawdzić. Są też takie wcale nierzadkie sytuacje, kiedy mamy problem z metabolizmem tak jakby kwasu foliowego przy tak zwanej mutacji MTHFR i czasem jest też tak, że my tej takiej podstawowej formy kwasu foliowego nie przyjmujemy, tak mówiąc wprost, tylko potrzebujemy takiej specjalnej, aktywnej formy metylowej, tak to się chyba nazywa. Więc jakby tutaj, jeśli chodzi o suplementację kwasu foliowego plus B6, B12 i choliny, to jest konieczne w sytuacji, kiedy mamy właśnie doborową dietę, kiedy eliminujemy produkty zwierzęce, kiedy jesteśmy na diecie wegańskiej, wegetariańskiej, to ta suplementacja taka rozszerzona, jeżeli chodzi o te moderatory, to się chyba nazywa tak, homocysteiny, powinna być włączona. Natomiast wracając do samych folianów, kto jest w grupie ryzyka, jeżeli chodzi o zwiększoną dawkę kwasu foliowego przed ciążą i jak w pierwszym trymestrze ciąży, to tak, jeżeli mamy panie, które już wcześniej były w ciąży i w swojej historii pojawiły się wady u płodu, takie wady układu nerwowego, to ta ilość kwasu foliowego powinna być wyższa, one są w grupie ryzyka i suplementacja powinna być wyższa. Jeżeli były w historii porody, gdzie był problem z zaburzeniem wewnątrzmacicznego wzrostu płodu, to też ten kwas foliowy powinien być w wyższej dawce. Jeżeli występowały czy we wcześniejszej ciąży stany przedrzucawkowe, to też powinna być to wyższa. Dalej mamy cukrzycę przed ciążą, czy cukrzycę typu pierwszego, czy typu drugiego, to też tutaj ta suplementacja kwasem foliowym powinna być wyższa. Jeżeli były takie sytuacje, gdzie miały panie problem przed ciążą z wydolnością nerek czy wątroby, tutaj też są w grupie ryzyka. Panie z otyłością też są w grupie ryzyka. Panie, które stosowały używki wszelkiego rodzaju, tutaj też są w grupie ryzyka. Panie, które przyjmowały leki przeciwpadaczkowe, też są w grupie ryzyka tego, że to zapotrzebowanie na jod powinno wrócić, ciągle mylę nie jod, tylko kwas foliowy. Ciągle mówimy o kwasie foliowym, dobra? Więc jeśli gdzieś tam się wymknął mi jod, to poprawiajcie sobie w głowie na kwas foliowy, dobra? Więc tak, leki przeciwpadaczkowe też tutaj jest wyższa dawka. Przyjmowanie metforminy też, ponieważ metformina wpływa na metabolizm witaminy B12, więc to razem jakby działa na homocysteinę, więc tutaj ta metformina. I co jeszcze, no ta mutacja MTHFR genu też. I wtedy zalecamy 800 mikrogramów i połączoną formę, czyli te podstawowe kwasy foliowe plus tą wersję metylowaną, taką aktywną. Z reguły w większości preparatów, które są na rynku, my mamy te 800 mikrogramów i mamy tak jakby łączone te dwa warianty, czyli ten kwas foliowy, foliany takie zwykłe i tą wersję aktywną i to jest ok i tak powinno być jakby, tak powinno być, tak jest najbezpieczniej, powiedzmy sobie wprost. Jakie są rekomendacje? Już tak podsumowując kwestię kwasu foliowego, to tak, wszystkie panie przed ciążą powinny suplementować kwas foliowy. W takiej wersji 400 mikrogramów jest ok. Dieta dietą, jakby tutaj też jest ważna sprawa oczywiście, ale przede wszystkim suplementacja. Ten kwas foliowy, taki folik, taki najbardziej tradycyjny jest ok, chyba że jesteśmy w tej grupie ryzyka, o której przed sekundą mówiłam, to wtedy jakby stosujemy tą dawkę, nie dawkę, tylko formę aktywną, tak? Dalej mamy w pierwszym trymestrze ciąży, do 12 tygodnia ciąży, ta dawka kwasu foliowego powinna być od 0,4 do 0,8. Jest taka granica, czyli gdzieś tam, no, jak wszędzie przyjmowały 800 mikrogramów,
i łączyły to tak jak najbardziej optymalnie. Po 12 tygodniu ciąży i w okresie karmienia mamy tak jakby zalecaną ilość 0,608 mg, czyli te 600 albo 800 mikrogramów, czyli te znowu 800 mikrogramów jest ok, jest bezpiecznie. Natomiast teraz uwaga, jeżeli mamy panie, które wcześniej, w poprzedniej ciąży miały taką sytuację, kiedy u dziecka pojawiły się problemy z zamknięciem się cewy nerwowej, wady układu nerwowego, to przed ciążą na minimum 4 tygodnie przed planowanym zapłodnieniem, czyli tutaj taką konkretną datę możemy wyznaczyć, jeżeli mamy panie, które stosują procedurę in vitro, wtedy możemy sobie dokładnie te 4 tygodnie powiedzmy wyznaczyć, ale jeżeli to jest ciąża naturalna, no to nawet więcej niż 4 tygodnie, żeby jakby było bezpiecznie, nie? I wtedy przyjmujemy 4 mg na dzień kwasu foliowego i trzymamy te 4 mg przez pierwsze 12 tygodni ciąży. Natomiast potem, po tych 12 tygodniach ciąży, wracamy do tych rekomendacji, które są dla ogółu grupy. Ale jeżeli takie sytuacje były w poprzedniej ciąży, to to już powinno być to już powinien być tak jakby aspekt pilnowany mocno przez lekarza i lekarz powinien mieć to pod kontrolą i tą odpowiednią ilość kwasu foliowego zwiększoną powinien panią zalecić przy planowanej ciąży kolejnej, nie? U pań, które mamy w tej grupie ryzyka, tutaj jakby jest te 800 mikrogramów. No i co tam jeszcze? Też w zasadzie w grupie ryzyka będą wszystkie panie, które mają problem z układem pokarmowym, czyli na przykład jeżeli mamy taką chorobę jak celiakia, czy jeżeli mamy taką chorobę jak leśniewskiego Crohna, czy mamy jakieś w ogóle dysfunkcje układu pokarmowego, to też będą panie, które są w grupie ryzyka i też ta ilość kwasu foliowego powinna być wyższa, czyli te około 800 mikrogramów na dzień powinno być przyjmowane i w takiej sytuacji powinno być to przyjmowane minimum 3 miesiące przed planowaną ciążą. To też jest jakby takie dopowiedzenie. Kwas foliowy suplementujemy przed ciążą, suplementujemy w ciąży i suplementujemy najlepiej też w czasie karmienia. Ok, no dobra, więc tak, drogie mamy, to jest w zasadzie to, co nam tutaj pokazują rekomendacje, czyli te 5 produktów, które są omówione. Natomiast cóż jeszcze warto by było powiedzieć, że to jest 5 podstawowych składników, które są rekomendowane jako suplementacja, uzupełnienie diety dla kobiet, które są zdrowe, tak? Które mają prawidłową fizjologiczną ciążę. Natomiast jeżeli dochodzą do tego kwestie jeszcze indywidualne, związane z występowaniem niedoborów, związane z dietą eliminacyjną, kiedy na przykład macie jakieś produkty, których w diecie nie możecie jeść, bo występują jakieś nietolerancje, alergie, tego typu historie. Jeżeli macie jakąś dietę typu dieta wegetariańska czy dieta wegańska, jeżeli macie jakieś leki, które przyjmujecie, które mogą ograniczać wchłanianie pewnych składników, jeżeli są sytuacje, kiedy występują jakieś właśnie choroby układu pokarmowego chociażby, czy choroby tarczycy i tak dalej, to te zalecenia w kwestii suplementacji mogą się różnić i tutaj powinny być jakby indywidualnie dobrane do sytuacji pacjentki. Plus powtarzam po raz kolejny, że mega ważne i istotne jest to, żebyście z kompetentnym dietetykiem przeanalizowały swój sposób żywienia zachodząc w ciążę, żebyście tak jakby wiedziały, czy Wam potrzeba suplementować więcej, czy ta dieta, którą teraz stosujecie, jest ok i czy ona jest wystarczająca, jeżeli chodzi o pozostałe składniki odżywcze, które w diecie powinny być i które potrzebne są i dla Was, i dla Waszego dziecka. Dodając jeszcze, pamiętamy o tym, że będąc w ciąży, zapotrzebowanie się zwiększa. Wy myślicie i o sobie, i o dziecku, tak? W ciąży ma miejsce wczesne programowanie metaboliczne, o czym mówiliśmy sobie na poprzednim którymś tam webinarze. Więc będąc w ciąży, od Waszego sposobu żywienia, od dostarczenia poszczególnych składników odżywczych, witamin, składników mineralnych, energii, białka, tłuszczu, węglowodanów, całościowego sposobu żywienia,
zależy i w ten sposób też się kształtuje zdrowie Waszego dziecka na przyszłość, na kolejne lata jego życia. Więc to jest bardzo ważna kwestia. Bardzo ważna kwestia też epigenetyki, czyli takiego wpływu składników, które mają wpływ na kształtowanie jego metabolizmu na przyszłość. Dalej, pamiętajcie też o tym, że będąc w ciąży, kończąc ciążę, kiedy tak jakby rodzicie dziecko, to jest mega bardzo ciężki okres dla kobiety. Panie, które w ciąży już były, na pewno to potwierdzą i powiedzą, że raczej tak. I tutaj jest obecna taka sytuacja, jak właśnie wypadanie włosów, osłabienie, potem wchodzi jeszcze kwestia niedospania, stresu, tych wszystkich takich czynników, które są związane w ogóle ze zmianą, totalną zmianą życia i funkcjonowania. Więc od tego czasu, kiedy jesteście w ciąży, od Waszego sposobu żywienia w ciąży, stanu odżywienia w ciąży, Waszego, zależy też to, w jakiej kondycji będziecie po ciąży i w jakiej kondycji będziecie jakby w trakcie zajmowania się tym dzieckiem malutkim, w trakcie połogu, który też jest obciążeniem dla kobiety, nie? Potem wchodzicie w okres karmienia, więc znowu dalej te składniki odżywcze, które macie zmagazynowane w swoim organizmie i znowu kwestia sposobu żywienia jest zależna i dla Was, i dla malucha, więc to jest naprawdę ważna sprawa, żeby już będąc w ciąży myśleć o tym, co będzie później, po tych 9 miesiącach, żebyście były jakby tutaj wyposażone we wszystko, czego potrzebujecie i Wy, i maluch, więc cała kwestia jakby odżywiania ma tutaj ogromne, bardzo ogromne znaczenie i kwestia suplementacji jako uzupełnienia tej naszej diety, ale odpowiedniej i racjonalnej suplementacji, bo też nie chodzi o to, żeby teraz suplementować sobie wszystko w dawkach w ogóle podwójnych, potrójnych czy więcej, tak na zaś, bo żeby nie zabrakło. Nie ma czegoś takiego. Jakby suplementacja powinna być dobrana w odpowiednich ilościach, ale i nadmiar, inaczej, i niedobór pewnych składników odżywczych, ale też nadmiar będzie problematyczny dla rozwoju Waszego dziecka i też dla Was. Więc my nie chcemy za mało, my nie chcemy za dużo, my chcemy to optimum, które jakby jest bezpieczne, jest rekomendowane, jest tutaj zalecane. Więc to jest ważna sprawa, jeśli chodzi o suplementację. Ale co chciałam jeszcze dopowiedzieć o pozostałych składnikach, na które też warto zwrócić uwagę, czy aby na pewno te składniki w Waszej diecie występują w ilościach prawidłowych, bo znowu oceniając tak jakby populacyjnie kobiety będące w ciąży, często jest tak, że te składniki są niedoborowe. I tutaj mówię o składnikach, jakimi są witamina B12, witamina B6, w ogóle witaminy z grupy B. Dalej mówimy też o cholinie. To jest też taki składnik dosyć istotny, a zgodnie z badaniami, które tak jakby oceniają ilość choliny w naszej diecie, okazuje się, że panie będące w ciąży często tą cholinę mają w nieodpowiednich ilościach spożywaną i jest to ważny składnik, który bierze udział razem z kwasem foliowym właśnie w tym etapie kształtowania się układu nerwowego i w ogóle w takich różnych procesach, które związane są z prawidłowym kształtowaniem się płodu, może tak najprościej, taka epigenetyka, wszystkie kwestie genowe, metylacje i takie tam trudniejsze mechanizmy, to jest właśnie cholina. Też tak już streszczając, bo patrzę, że tutaj musimy za chwilkę kończyć, a jeszcze bym chciała do pytań przejść. Cholina też w tym ostatnim badaniu, które się opublikowało w 2020 roku, w zeszłym roku w zasadzie, w związku z COVID, też były tutaj jakby takie doniesienia, że ta odpowiednia ilość choliny w diecie u kobiet w ciąży też tak jakby sprzyjała temu, że nie dochodziło do jakichś komplikacji związanych właśnie z tą chorobą, jaką jest COVID. I co jeszcze? Jeszcze ważnym składnikiem jest, który też warto mieć na uwadze, jest selen. Tylko z selenem bardzo proszę uważać, więc to jakby trzy wykrzykniki przy selenie. Nie chodzi o to, że selen na pewno trzeba suplementować, na pewno w wielkich dawkach trzeba suplementować, że na pewno go w diecie nie macie. Natomiast warto i można, szczególnie w sytuacji, kiedy powiedzmy
mamy panie, które mają problemy z tarczycą, czy niedoczynność tarczycy, czy na przykład chorobę Hashimoto przed ciążą w ogóle, miały się takie choroby, to warto ten selen sobie sprawdzić i ocenić, czy ten poziom, który macie w organizmie, jest prawidłowy i czy w waszej diecie odpowiednie produkty, które dostarczają selenu, występują i czy to jest na pewno ok. Też badania nam pokazują, że ten selen bywa niedoborowy, natomiast uważnie i ostrożnie, ponieważ selen w dawkach zbyt wysokich i przewlekle przyjmowanych bywa bardzo mocno problematyczny i szkodliwy, tak? Więc szczególnie, że ta ciąża jest takim bardzo wrażliwym czasem, więc jakby o tej suplementacji selenem można sobie pamiętać, ale naprawdę w niewielkich dawkach jako takie uzupełnienie diety, ale szczególnie osoby, które mają właśnie problemy z tarczycą, ten selen i jod powinny mieć na uwadze. I to jest tyle, jeśli chodzi o suplementację. Nie ma potrzeby i nie ma sensu suplementować, podkreślam raz jeszcze, wszystkiego i w dawkach nie wiadomo jak wysokich, bo nie chodzi o to, żeby było tyle, tylko chodzi o to, żeby było tyle, ile potrzebujecie i tyle, ile jest tak jakby uzupełnieniem waszej diety. Ale słowem już takiego podsumowania, podstawą waszego odżywienia organizmu powinna być dobrze, racjonalnie zbilansowana dieta, która dostarcza wszystkich składników odżywczych i która jest kompletna pod względem też odpowiednio dostosowana, jeżeli chodzi o waszą kaloryczność diety, w zależności od tego, w jakim trymestrze jesteście, waszego zapotrzebowania energetycznego i takich tam innych kwestii. Więc tak, ale tutaj mam nadzieję, że też jakby sobie wywnioskowałyście, że okres ciąży jest mega takim okresem ważnym i tutaj suplementacja pewnych składników też jest wskazana jako uzupełnienie. No dobra, drogie mamy, mamy jeszcze kilka minut. Drogie mamy, mamy, więc widzę, że tutaj mi pisałyście, odpowiadałyście na pytania, super, to ja tak szybciutko sobie prześledzę i może uda nam się jeszcze na jakieś pytanie odpowiedzieć. Nie wiem, czemu mi się tutaj nie ładują te wszystkie komentarze, więc sobie je odświeżę. Witamina D na poziomie 60, bardzo dobrze. Pani Paula ma witaminę D na poziomie 60, więc jest jakby bardzo ładnie. DHA suplementuje od drugiego trymestru. Ok, ale od samego początku będzie naprawdę ok. O kwasach DHA nie słyszałam. Witaminę D3 biorę już od początku sierpnia i kwas foliowy też. Także Pani Katarzyno, kwasy DHA proszę włączyć do diety, żeby one w tej diecie naszej były, dobra? Nie miałam robionych badań w zakresie żelaza i ferytyny. No właśnie. Także pracę domową, drogie panie macie, zadaną teraz od dietetyka. Sprawdźcie sobie poziom żelaza i ferytyny, niezależnie od tego, w jakim poziomie, na jakim etapie ciąży jesteście i monitorujcie ten parametr bardzo, bardzo mocno. Też jakby tutaj jest to ważne z tego tytułu, że jeżeli wyposażymy się w to żelazo i zadbamy o odpowiednią podaż tego żelaza i będziemy sobie suplementować to żelazo w dawkach takich profilaktycznych od drugiego trymestru do 30 mg, jeżeli ta ferrytyna jest niższa niż 60, to nie będzie to powodowało żadnych tak jakby efektów ubocznych dla naszego funkcjonowania na co dzień i zdrowia. Natomiast wysokie dawki żelaza, preparaty o wysokiej zawartości żelaza mają takie efekty uboczne w postaci mdłości, występowania zaparć, a jak wiemy, zaparcia w ciąży dość często występują i są związane z podwyższonym poziomem progesteronu, ale też w ogóle z takim, no też bardzo często są efektem nieprawidłowej diety, ale te zaparcia w ciąży bywają problematyczne, więc wysokie dawki żelaza będą jeszcze ten problem wzmagały i nie jest to specjalnie przyjemne, ale też niekoniecznie jest to bezpieczne dla ciąży. Mdłości, bóle głowy, ogólny taki dyskomfort po stronie funkcjonowania przewodu pokarmowego. No i też wysoka dawka żelaza może być problematyczna w takich dawkach naprawdę wysokich, bo wtedy, kiedy nie wykorzystujemy całego żelaza, a my nie wchłaniamy tyle, ile jest w preparacie, tylko wchłaniamy tego mniej, może też dochodzić do tego, że będą się tworzyły reaktywne formy tlenu, które będą jakby mobilizowały powstawanie stresu oksydacyjnego, stanu zapalnego, co niekorzystnie może wpływać na rozwój ciąży. Więc lepiej tutaj profilaktycznie mieć to na uwadze
i kontrolować na bieżąco, nie doprowadzając do takiego drastycznego spadku żelaza w drugim i trzecim trymestrze ciąży. No dobra, DH od początku ciąży 600. Ok, biorę od samego. Też sprawdźcie, czy w tym preparacie, który przyjmujecie, macie DH i EPA, bo te kwasy powinny być razem. Z reguły jest 600 DH, powinno być, a EPA 70. Tak. Od samego początku, jak się tylko dowiedziałam, ekstra. Witaminę D również biorę od bardzo dawna, super. Witaminę D mam również w mamie DHA w dwóch tabletkach 1000 jednostek. 2000 jednostek powinno być, więc jeżeli pani Agata ma z takiego preparatu, tak, mama DHA 1000, to w postaci jakby samej witaminy D, oddzielnego suplementu, te 1000 jednostek powinno być dodane więcej. Od początku ciąży Fembion pani przyjmuje w pierwszym trymestrze, a teraz Fembion 2 w drugim. Dziewczyny pytajcie, a tutaj ten, jesteś moim pępkiem świata, nam podpowiada, że można zadawać pytania. Jod również jest suplementowany super, witamina D od początku super, nie sprawdzano mi ani witaminy D3, ani jeszcze nie miałam morfologii. No to pani Katarzyno, leci pani na własną rękę do laboratorium albo do lekarza z prośbą o to, żeby takie skierowanie wystawił, żeby żelazo, ferrytynę, morfologię sprawdzić. No i witaminę D w zasadzie też dobrze by było. Czy przy niedoczynności tarczycy warto stosować? No to sobie już odpowiedziałyśmy podczas webinaru. No, pani Małgorzato, natychmiast trzeba zacząć witaminę D, więc proszę, 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 proszę brać. Biorę przed ciążą i w ciąży również kwas foliowy super, foliany i kwas foliowy ekstra. Czy przyjmowanie tabletek folik w ciąży jest ok? Jest ok, pod warunkiem, że nie jest pani w tej grupie ryzyka, o której opowiadałam i nie potrzeba tam tej formy takiej aktywnej folianów. To wtedy folik sam wystarczy. Czyli że ciąża jest fizjologicznie prawidłowo przebiega, nie było żadnych tych takich kwestii związanych z otyłością, z chorobami, z wcześniejszymi jakimiś problemami w poprzedniej ciąży i nie ma mutacji MTHFR i tak dalej, to folik sam wystarczy. Wapno w ciąży. Jeśli w ciąży występuje nabiał, produkty nabiałowe, sery, jogurty, maślanki, kefiry, mleko, to raczej nie ma potrzeby suplementacji wapnia. Natomiast jeżeli tych produktów nabiałowych w ciąży nie ma, to warto, wybierając takie napoje roślinne, jogurty roślinne, tego typu produkty, zwrócić uwagę, żeby one były fortyfikowane, czyli wzmacnione w wapń. Jeżeli nie są, to wtedy nad tym wapnem też się można zastanowić, żeby tą suplementację włączyć. Okej. Jak z magnezem? Z magnezem jest tak, że my jesteśmy w stanie przy odpowiednio zbilansowanej diecie pokryć zapotrzebowanie na magnez jeszcze z nadwyżką. Natomiast jeżeli występują u Was skurcze łydek, takie objawy jak drganie powiek, drganie warg, osłabienie, tego typu historie, to suplementację magnezem też można włączyć, ale nie ma też co mocno tutaj przesadzać. Lepiej sobie włączcie do diety orzechy, warzywa strączkowe, kasze gruboziarniste, tego typu produkty i wtedy ten magnez powinien być jakby w odpowiednich ilościach dostarczony z dietą. W rekomendacjach nie mamy suplementacji magnezu, więc to jest indywidualna kwestia, czy jest ryzyko wystąpienia niedoborów w ten sposób. Żelazo Ferroplex, dawka 1 ma 40 mg, mówimy o maksymalnej 30 mg na dzień, przyjmuje dwie dawki dziennie, czy to szkodliwe? Drugie pytanie, więc tak, pani Agato, pytanie, w którym trymestrze ciąży pani jest? Jeżeli to jest trymestr drugi bądź trzeci i tutaj to jest ok, kwestia tego, jaką mamy ferrytynę, jaką mamy żelazo, jaką mamy hemoglobinę. Jeżeli ona jest obniżona, to te 40 mg będzie w porządku, ale to też zależy od tego, czy to będzie 50, czy to będzie 8, jeżeli chodzi o ferrytynę, więc tutaj trzeba by było to tak jakby skontrastować z pani wynikami badań. Przyjmuję dwie dawki dziennie. Jedna dawka ma 40 mg, no tutaj będzie dużo, bo 40 razy 2 to będzie 80 mg żelaza,
Więc jeżeli nie ma Pani anemii niedokrwistości, tego typu historii, to tą dawkę trzeba by było zmniejszyć, ale to przede wszystkim do kontroli z lekarzem albo z dietetykiem kompetentnym, podkreślam, i porównaniem z wynikami badań. Drugie pytanie, witamina B6, magne B6, jedna tabletka ma 5 mg witaminy B6. To jest dosyć dużo, 5 mg witaminy B6. Znowu pytanie, czy jest to przyjmowane, ponieważ jest problem z witaminami z grupy B, czy jest problem z homocysteiną, chociażby wysoką, i z czego powodu ten niedobór. W sensie inaczej, jakie ma Pani objawy niedoboru witaminy B6? Generalnie witaminy z grupy B przy takiej zróżnicowanej diecie, dobrze zbilansowanej diecie, są w pełni dostępne i jakby takiej dodatkowej suplementacji nie powinno nawet być, bo takiego ryzyka niedoboru nie ma. Więc też nie ma to tam jakoś mocno to brać. Druga sprawa jest taka, że witaminy z grupy B, my po prostu one są rozpuszczalne w wodzie, wobec czego nie przyswajamy i wydalamy wraz z siku w ten sposób. Ale tutaj też nie ma sensu brać trzy razy, przyjmuję trzy razy dwa dziennie. No tutaj musiałabym jakby skontrastować to z Pani sytuacją tak zwaną kliniczną i zobaczyć, jak wygląda Pani dieta, jak wyglądają Pani wyniki badań, żeby powiedzieć, czy ta suplementacja jest na tyle wysoka, potrzebna, czy nie jest potrzebna. Ale 30 mg witaminy B6, no to jest sporo. No właśnie. Także Pani Agato, tutaj trzeba by było to skontrastować z Pani sposobem żywienia i z Pani wynikami badań. Cholina jest równie ważna w suplementacji jak kwas foliowy. Dokładnie tak, szczególnie w pierwszym trymestrze ciąży ta cholina jest mega istotna, mega ważna. Dlatego też, że one jakby biorą udział jakby w... no ta homocysteina, nie? Jakby tutaj te procesy metylacji i tak dalej. Czy jeżeli przed ciążą nie miałam problemów z tarczycą, a w ciąży wyszła niedoczynność, a lekarz nie zlecił z badania poziomu jodu, tylko TSH, FT3 i 4, to czy powinnam jednak zrobić to na własną rękę, aby sprawdzić, czy ewentualnie mam niedobór? Od endokrynologa dostałam tylko Eutyrox, nie mówił nic o suplementacji jodu. Na pewno ta suplementacja jodu 150-200 jest wskazana, niezależnie od tego, czy mamy niedoczynność tarczycy, czy mamy niedoczynność tarczycy, czy jej nie mamy. Natomiast czy powinna Pani zwiększyć dawkę jodu? Można zrobić to badanie, to tak będzie najbezpieczniejsze, tak? Bo będziemy widziały, jak sytuacja wygląda w Pani organizmie, ale niezależnie od tego, ta suplementacja 150-200 mikrogramów jodu jest wskazana dla każdej Pani będącej w ciąży. Od początku do końca ciąży. Żelazo, Foreplex, jedna dawka, a tutaj już chyba to samo pytanie, na to pytanie odpowiedziałyśmy Pani Agacie. Na podstawie podstawowych badań krwi w ciąży mój ginekolog zalecił suplementację żelazem. Pamiętam o tym, że zbawieniem może być laktoferyna. Dokładnie. Tak więc, czy co drugi dzień biorę żelazo i co drugi laktoferynę, czy to jest ok, czy za dużo kombinacji? Laktoferynę możemy brać razem z żelazem. Tutaj jakby nie ma problemu. Na podstawie podstawowych badań lekarz zalecił suplementację żelazem. Także mam nadzieję, że to jakby jest to pod kontrolą, że ta hemoglobina u Pani była niska i ferrytyna u Pani była niska, dlatego ta suplementacja jest od pierwszego trymestru zalecana. Bo pamiętamy o tym, że w pierwszym trymestrze nie ma żelaza, chyba że występuje niski poziom żelaza, niski poziom hemoglobiny, niski poziom ferrytyny. No to wtedy tak. Zalecony został magnez, ten konkretny. Jeżeli miała Pani zalecone, tutaj jakby jest odpowiedzialność lekarza, tak? Lekarz widzi Pani wyniki badań, ocenia Pani tak jakby stan, kondycję i jeżeli lekarz zaleca magnez, no to pewnie z jakiegoś powodu to zaleca, tak? Ja bym musiała widzieć jakby całą sytuację Pani Agaty, żebym mogła powiedzieć, że ten magnez powinien być, czego nie powinno być w naszej diecie. W rekomendacjach jakby odgórnie nie mamy tutaj podpowiedzi, że magnez trzeba suplementować wciąż dodatkowo. Lekarz zalecił Sorbifer, dwa razy tabletka, do tego
Asmak Forte 3 razy 2 tabletki i kardomion B6 2 razy tabletka. Ale tutaj Pani Aneto, rozumiem, że tutaj są duże niedobory żelaza, ferrytyny i niska hemoglobina u Pani, tak? Że ten Sorbifer jest przyjmowany. Które witaminy możemy ze sobą łączyć, a które powinniśmy zachować z zachowaniem przerwy? Przede wszystkim nie łączymy ze sobą żelaza, wapń, magnez, bo one konkurują ze sobą, jeśli chodzi tam o receptory. Więc jeżeli przyjmujecie preparaty z żelazem, to odstęp pomiędzy żelazem a przyjmowanym wapniem, czy produktami nabiałowymi, powiedzmy, czy magnezem, powinien być co najmniej 6 godzin. No nie? Czyli na przykład wtedy żelazo przyjmujemy na dzień, a jeżeli przyjmujemy magnez, czy przyjmujemy wapń, czy no to wtedy to przyjmujemy na wieczór. Natomiast jeżeli spożywamy posiłek z nabiałem, to wtedy nie łączymy tego z żelazem. Może przyszły live o żywieniu w ciąży, polecane składniki typu superfoods. Możemy o tym pomyśleć, jasne, że tak. Natomiast live o żywieniu w ciąży takim ogólnym, to już wydaje mi się, że myśmy miały za sobą. Także Pani Paulino, proszę sobie jeszcze przepatrzeć te nagrania, które są na stronie Jesteś Moim Pępkiem Świata, co mamy od początku roku, bo tam już tych live'ów trochę się pojawiło. No dobra, drogie moje kochane panie, kończymy na dziś. Bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność, bardzo Wam dziękuję za tak liczne komentarze i tutaj udział w dyskusji. Mam nadzieję, że Wam się rozjaśniła sytuacja i będziecie teraz bardziej czujne, jeżeli chodzi o Waszą dietę. Ja Was najserdeczniej zapraszam na konsultację, jeżeli macie taką potrzebę i moje dane znajdziecie właśnie tam, Barbara Sawaniewska, dieta i styl życia, do oceny Waszego jadłospisu. Jeżeli macie jakieś problemy z żywieniem, to też chętnie pomogę. Natomiast pytania do dietetyka też możecie zadawać przez wiadomości wysyłane tutaj na skrzynkę Jesteś Moim Pępkiem Świata i Prenatal. I co jeszcze? No, praca domowa to żelazo i ferrytyna do zmonitorowania, witamina D do brania i rzućcie okiem na to, jakie suplementy przyjmujecie i czy są tam odpowiednie dawki, czy nie ma jakichś niedoborów, czy nie ma też za wysokich składników. Także cóż, widzimy się w przyszłym miesiącu albo za 2 miesiące, nie pamiętam dokładnie, ale na kolejny live już teraz też Was serdecznie zapraszam. Także miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia, pozdrawiam, do widzenia, pa!